Ten pochodzi z 2007 roku, a pod maską ma równo 200 koni. Od Alfy tetetka jest o 4 lata starsza, ale o ponad 1,5 tysiaka droższa. Mamy 2-0 TFSI tutaj. Podwójny wydech. Oczywiście ktoś sobie to dokleił, bo 2-0 TFSI nie były w quattro. Tak jak sobie dokleił jeszcze kamerkę cofania. Dodany jest cały system audio. Jak się okazuje, jest to system audio-wideo też. Także będzie się wygodniej parkowało. 200 koni w tym samochodzie jest. Pasuje czy nie? Pasuje jak najbardziej. Oglądamy silnik? Tak jest. Jak jest tak przykurzone, jak tak skrzypi, to jest szansa, że za często otwierane nie było, chociaż ten silnik nie należy do bezawaryjnych. Auto jest z 2007 roku, ma niecałe 140 tysięcy przebiegu, mieści się w twoim budżecie. Tak. Bo kosztuje 34,5 tysiąca złotych wyjściowo. No i ten silnik, jako że tetetka w tej wersji była produkowana od 2006 roku, to jest pierwszy wypust, można powiedzieć, no to ten silnik swoje przywary miał. I trzeba dbać o co? O inter... Wały. Ole. Mogę sobie zobaczyć? Tak. No jak patrzysz, no to musisz powiedzieć mi i milionom widzów, na co patrzysz, no. Patrzę na magiczny zbiornik, który w poprzednim moim samochodzie był bez przerwy pusty. Płyn chłodniczy, tak? Tak, dokładnie. Takie rzeczy akurat się z tym silnikiem nie dzieją. Podstawowe wady tego silnika, niestety, potrafił brać olej, jak się nie dopilnowało jego stanu, jak się doprowadziło, że ten pobór się zacznie, to niestety to się kończy remontem generalnym. Robił się nagar tutaj w układzie dolotowym. Tak, no i oczywiście turbinę niestety, w tych pierwszych szczególnie edycjach szlak potrafił trafić. Potem te wady takie główne wyeliminowano. My sobie jeszcze o tym silniku pogadamy, bo myślę, że skoro ty lubisz ten samochód, to pojedziemy w takie dobre, sprawdzone miejsce, żebyśmy wszystkie tajniki zgłębili tego, co? Jeszcze się doedukujemy. Ceny Audi TT mają ogromny rozrzut i niewiele wspólnego z przebiegiem. Liczy się stan i bezwypadkowa przeszłość. Przeglądając ogłoszenia w wersji z manualem, znaleźliśmy auta, które miały prawie 300 tysięcy i kosztowały więcej niż nasze. Najtańsze egzemplarze zwykle mają przebiegi deklarowane. Książki serwisowe od tych aut dziwnym trafem gdzieś się zapodziały. Linia mi się bardzo podoba. Zawsze mi się podobała. Ja lubię obłe kształty. Ja bym go zaraz przerobiła. Znaczy a modyfikacja. Co ja bym po pierwsze to bym mu zmieniła kolor. O. Po drugie bym go przerzuciła na inne felgi. No przecież piękne, a szerokie, duże, wyraziste. Nie, te felgi mi akurat nie przypadły do gustu. To na te zimówki byś się założyła. Na pewno bym mu zmieniła dyfuzor. Samochód musi być groźny, musi mieć pazura. A ta dupcia dla mnie nie ma pazura. To jest ryjek. Ale ja pokazuję tam. Tam jest dupcia. Tam jest dupcia, bo ja wiem jak wygląda. Także... Dupcia bez pazura. Oczywiście, dupcia że jest wiesz, bez pazura. Wygląda. Tak. Dokładnie. Monitorujemy rynek samochodów. Wiedzieliśmy, że będziesz u nas od paru tygodni. I nie ma takiej. To jest najlepszy stan egzemplarza, jaki się w ogóle trafił, żeby ci pokazać. Oczywiście nie pozbawiony wad, bo 2007 rok i troszkę przebiegu ma. Auto miało szkodę jedną, było tej prawą stroną uszkodzone. Tak. Ta szkoda była dosyć dawno, ale tu było lakierowane to wszystko. Ale które elementy to były wiemy. Lakierowane? Pokrywa, błotnik, zderzak. My sobie obejrzymy ten samochód oczami. Jeżeli będziesz tylko nim zainteresowana, to my ci go oczywiście prześwietlimy tak i będziesz jest wiedziała, żeby kota w worku nie brać. Audi TT to samochód w pełni sportowy, od początku zaprojektowany z myślą o osiągach. Jest niski, ale szeroki. Szerszy nawet od Passata. Mimo dużego silnika, TT jest dość lekkie. W połączeniu ze żwawymi 200 końmi i wysokim momentem świetnie przekłada się to na osiągi. Sprint do setki trwa nieco ponad 6,5 sekundy. Jeśli chodzi o spalanie, to trzeba przygotować się średnio na 9 litrów, choć i kilkanaście mała Audica potrafi wyżłopać. Co ciekawe, z tyłu jest nawet bagażnik, który zmieści dwie walizki. Kierownica jest goła, ale świetnie wyprofilowana. Właściciel doposażył tetetkę we współczesną stację multimedialną z kolorowym wyświetlaczem. Tak więc jest moc, są i gadżety.